tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Możemy? Dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Polska 2050, trzecia droga. Pan mecenas, poseł Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Ślis, który zacznie to wystąpienie. Szanowni Państwo, ja jako adwokat i pan poseł Michał Gramatyka jako radca prawny widzimy, jaką ważną rolę możemy teraz spełnić. Przygotowaliśmy projekt zmiany ustawy o tak zwanych e-doręczeniach. My jako prawnicy wiemy, jak istotną rolę sprawują w naszym zawodzie doręczenia i terminowość składania tych pism w odpowiednich terminach. Dlatego w ustawie o doręczeniach była data 1 stycznia przyszłego roku, od którego zawody zaufania publicznego, tacy właśnie jak adwokaci, notariusze, rzecznicy patentowi, mieli obowiązek założenia specjalnych skrzynek do komunikacji z urzędami. My tą datę tym projektem ustawy przesuwamy o kolejny rok, dlatego że podmiot, Poczta Polska, która miała tak naprawdę prowadzić całą tą techniczną część doręczeń, jest niegotowa. Tą ustawę podpisali wszyscy koalicjanci przyszłej koalicji rządzącej, ale ja mam nadzieję, że ta ustawa będzie ustawą ponadpartyjną i pokaże, jak ważna dla obywateli jest ten termin doręczeń. Pan minister Cieszyński jeszcze w listopadzie zapewniał, że podejmie kroki legislacyjne, żeby ten okres konieczny do zapanowania nad ewentualnym chaosem i niepewnością przedsiębiorców opanować. No niestety nie podjął tych prób, no więc my wraz z panem posłem Gramatyką podjęliśmy się tego zadania i wydłużamy ten termin tym projektem ustawy o kolejny rok. Szanowni Państwo, w 14-dniowym rządzie Mateusza Morawieckiego ministrą odpowiedzialną za cyfryzację jest pani Marlena Maląg. To ona powinna występować z taką inicjatywą. Cyfryzacja w Polsce powinna być dobrem powszechnym. Terminy nie są jedynym wyzwaniem w sprawie, o której dzisiaj mówimy. Elektroniczne doręczenia powinny być darmowe, tak jak dziś darmowy jest ePUAP, czyli Platforma Usług Administracji Publicznej. Elektroniczne doręczenia powinny być kompatybilne z usługami komercyjnymi. W Europie jest około 200 podmiotów, które świadczą takie usługi komercyjnie, w Polsce około 3 takich podmiotów. Ustawa o elektronicznych doręczeniach dopuszcza korzystanie z takich właśnie kwalifikowanych usług. Problem w tym, że system opracowany przez Pocztę Polską nie umożliwia synchronizacji takich wiadomości. Co zrobić z tymi adwokatami, radcami prawnymi, którzy już skrzynki w systemie elektronicznych doręczeń założyli i z nich korzystają, bo po ich stronie powstają obowiązki związane z doręczeniami? Będziemy proponować zawieszenie również funkcjonowania tych skrzynek na czas potrzebny do modyfikacji tych przepisów. Cyfryzacja musi być dobrem powszechnym. Usługi w cyfrowym państwie muszą być dostępne dla wszystkich zawodów, dla wszystkich obywateli. Idealnie byłoby, żeby były darmowe. Jeżeli są pytania, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeżeli nie, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.